Proszę Państwa, Fundusz Dróg Samorządowych powołany ustawą z dnia 23 października 2018 roku funkcjonuje od 1 stycznia 2019 roku. Fundusz Dróg Samorządowych zastąpił poprzedni program trwający wiele lat, program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Zastąpił, myślę, że z dużą korzyścią dla samorządów, bo jest to program zdecydowanie bardziej przyjazny. A dlaczego on jest bardziej przyjazny? No, pierwsza podstawowa rzecz, że na realizację inwestycji drogowych w programie Funduszu Dróg Samorządowych jest przeznaczanych dużo więcej środków niż to było poprzednio. To jest ponad dwa razy więcej niż w najlepszym okresie funkcjonowania tego poprzedniego programu. Ale myślę, że jeszcze ważniejsze jest dla samorządów to, że dofinansowanie wynosi od 50 do 80%. To w zależności oczywiście od zamożności samorządu, miasta, gminy czy powiatu. Poprzednio przypomnę, że było to maksymalnie 50%. W związku z tym umożliwia to także tym zdecydowanie biedniejszym samorządom, najczęściej małym, realizację inwestycji drogowych, które tak ważne są dla nas wszystkich, dla mieszkańców Polski, województwa łódzkiego. Proszę Państwa, samorządy aplikują wnioski do wojewody. Przy wojewodzie jest komisja, która ocenia te wnioski i proszę Państwa, co bierzemy pod uwagę? No, na pierwszym miejscu to bezpieczeństwo, bo to jest zawsze ten element najważniejszy. Ale bardzo ważne także jest to, czy ta droga komunikuje te najmniejsze wioski, sołectwa z ośrodkami gminnymi, ośrodkami społeczno-kulturalno-gospodarczymi, czy też komunikuje gminy z powiatem, czy powiaty z województwem. To jest także bardzo ważna rzecz, to jest także poprawa komfortu mieszkańców, ale komfortu rozumianego nie wąsko poprzez komfort kierowcy, który zasiada i korzysta z tej drogi, ale komfortu życia mieszkańca. Bo przecież w ten sposób, mając dobry dojazd, poprawiamy możliwości dojazdu do pracy, do szkoły, do ośrodka zdrowia. Umożliwiamy lepszy rozwój tych naszych małych, lokalnych ojczyzn. I myślę, że to jest tak bardzo istotne, czyli wyrównywanie szans, niezależnie gdzie mieszkasz, czy w bardzo małej miejscowości, w sołectwie, miejscowości gminnej, powiatowej, czy w mieście wojewódzkim. I myślę, że to bardzo trzeba podkreślać, że kończymy z podziałem na Polskę A i Polskę B. Teraz kilka liczb. Program w 2020 roku w skali kraju to jest ponad 3 miliardy złotych. W skali województwa łódzkiego to są 145 milionów złotych na inwestycje gminne i inwestycje powiatowe. Z tego na inwestycje powiatowe 43 miliony złotych, na inwestycje gminne 102 miliony złotych. Przekładając już na projekty, to jest 190 projektów w 2020 roku w województwie łódzkim, z tego 32 projekty inwestycje na drogach powiatowych i 158 na inwestycjach gminnych. I przechodząc teraz do powiatu bełchatowskiego, dzisiaj symboliczne czeki. Tutaj mamy dwóch beneficjentów, to jest Starostwo Powiatowe w Bełchatowie i Urząd Miasta, Prezydent Samorząd Miejski w Bełchatowie. Koszt realizacji inwestycji to jest 3 600 000 zł. Tutaj dofinansowanie jest z rzędu 50%, no, w związku z tym, że to nie są tak biedne samorządy, jak mówiłem, ale to jest i tak 1 800 000 zł. Większą inwestycją jest inwestycja powiatowa. Jej kosztorys to jest 2 300 000 zł. Dofinansowanie ponad 1 100 000. Pozostałe to dla miasta Bełchatów. Myślę, że Szanowni Państwo, że teraz z przyjemnością wręczę te symboliczne czeki i oczywiście zachęcam, ale znaczy ja myślę, że nawet nie muszę zachęcać, bo ten program już jest doskonale samorządom znany, ale powiem, że nabór w tym roku będzie następny. Zasady naboru będą podobne, ale ściśle określone będą w miesiącu lipcu, natomiast nabór przewidujemy, że będzie od 1
sierpnia do 31 sierpnia 2020 roku. Teraz wręczymy czeki dla starostwa. Tutaj poparzę, wręczam z przyjemnością. Życzę udanej realizacji, a oczywiście aplikowania na następne środki. Po to służy tutaj mieszkańcom. Troszkę mniejsza inwestycja, 2 miliony, ale dofinansowanie też ponad milion. To zawsze bardzo ładnie brzmi i też myślę, że będzie miasto aplikowało następne środki.